Dobry wieczór. No podsumowując cały mecz, niewątpliwie punkt cieszy, dla nas bardzo ważny w naszej sytuacji takiej bardzo skromnej punktowej i sytuacji w tabeli. Natomiast biorąc pod uwagę przebieg meczu, początek zdecydowanie dla gospodarzy, pierwsze 20 minut, tutaj nie radziliśmy sobie z tym sposobem gry gospodarzy, nie radziliśmy sobie z silnymi napastnikami gospodarzy. No i straciliśmy bramkę po stałym fragmencie, zresztą znakomicie wykonanym i wykonanym bardzo podobnie jak chyba w niedawnym meczu, tak, w Skierniewicach, przez tego samego zawodnika. Natomiast no, trzeba przyznać, że w tym pierwszym okresie gry gospodarze mieli sporo stałych fragmentów i to było takie główne zagrożenie. Druga część tej pierwszej połowy już udawało nam się troszeczkę utrzymać piłkę, troszkę zagrać bardziej ofensywnie, ale też praktycznie nie tworzyliśmy sytuacji bramkowych. Natomiast no, w przerwie podjęliśmy taką decyzję, że 0-1 to nie jest wynik do bronienia, trzeba spróbować walczyć o pełną pulę. Mieliśmy zagrać agresywnie, mieliśmy złapać pressing na całym boisku, podjąć ryzyko. No, strzeliśmy bramkę również po stałym fragmencie, natomiast no, jeszcze w końcówce jakaś tam szansa była podwyższenia wyniku, ale również i gospodarze mieli tę sytuację. W każdym razie niewątpliwie druga połowa, jeżeli chodzi o mój zespół, zdecydowanie lepsza. Graliśmy odważniej, więcej utrzymywaliśmy piłkę, budowaliśmy więcej akcji i to cieszy. No i tak jak powiedziałem na początku, no, cieszy ten jeden skromny punkt, który dla nas jest, być może będzie bardzo ważnym punktem w takim końcowym rozliczeniu. Dziękuję. Witam wszystkich serdecznie. No powiem tak, że jak najbardziej sprawiedliwy remis. Na pewno czujemy niedosyt, że kolejne spotkanie u siebie. Ostatni raz wygraliśmy tutaj w sierpniu. Chcieliśmy dzisiaj przerwać tą złą pasę meczów u siebie. Niestety nie udało się. Bardzo dobra pierwsza połowa. Pięknie wykonany rzut wolny przez Przemka Wicika. Prowadzimy 1-0. Mamy w tej połowie jeszcze dwie sytuacje bramkowe, nie wykorzystujemy ich. Natomiast w drugiej połowie Polonia zagrała znacznie lepiej niż w pierwszej. Również stworzyła sobie dwie bramkowe sytuacje. Także suma summarum sytuacji boiskowych i z bramek, z goli zdobytych, sprawiedliwy remis. Straciliśmy bramkę po odpuszczeniu krycia, ale wcześniej piłka bardzo dobrze uderzona z rzutu rożnego. Jednak długi lot piłki i na spokój jeszcze przeanalizujemy to sobie. Myślę, że mogła paść łupem bramkarza. Nie wiem, może się mylę. Był dobrze bity ten rzut rożny. Piłka spadła na wysokości pół metra na drugim słupku. Tam zgubił krycie jeden z moich zawodników. I cóż, śmiem podejrzewać, że zawodnik, który strzelił, chyba pierwszy raz wszedł na stały fragment gry i udało mu się to wykonać. Obawiałem się po stracie gola. Mieliśmy taki plan na drugą połowę, żeby przetrzymać te 15-20 minut. Nie udało się. Polonia zdobyła gola wyrównującego i bardzo się obawiałem, że w kolejnych minutach zejdzie z nas to ciśnienie. Na pewno nie siły, ale mentalnie mogą tego zawodnicy nie udźwignąć. Przeciwnik będzie z wiatrem w żagle, potocznie mówiąc, ale fajnie drużyna się przebudziła. Doszło jeszcze do kilku zagrożeń bramki Polonii. No niestety nie udało się strzelić bramki na 2-1. No cóż, trzeba to spokojnie przeanalizować i przygotowywać się do ostatniego meczu z Ursusem Warszawa też u siebie.